to nie jest jakaś tam zawrotna czy rekordowa ilość kroków, ale w wykonaniu gościa, który ruszał się tylko po golonko, po schabowego i burgera i po zimne gazowane, to jest wyczyn. Ponad 6000 kroków w dniu dzisiejszym. Wiem, że to malutko, zaraz się posypią komentarze, że ja zrobiłem 15, tamten 20, a jak zrobisz 30 000, to pogadamy. Tu nie chodzi o rywalizację, tylko tu chodzi o to, co w głowie siedzi. Bo w mojej głowie siedziało cały czas jedzenie, picie gazowanych, niegazowanych, słodkich napoi. To było coś fantastycznego. Coś, co towarzyszyło mi przez ponad 22 lata. Bo tak naprawdę dziś mam 42 lata i od ponad 22 lat w ogóle siebie nie oszczędzałem. I to w żaden sposób siebie nie oszczędzałem. No dobrze powiedziałeś, w żaden sposób się nie oszczędzałeś. Aż mi się przypomniały te balety do białego rana, te tańce, hulańce, siedmiodniowe melanże. Spanie tu, spanie tam. Po prostu kosmos. No, to co jest moje, to już jest moje, to już zostanie ze mną. Są takie wspomnienia, do których chętnie wracam. Myślami oczywiście. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że 28 marca 2022 roku postanowiłem zmienić swoje życie po 22 latach. Tak, po 22 latach. Zobacz, to jest zdjęcie. I tak właśnie wyglądałem. 28 marca. Dziś wyglądam o tak. O, widzisz? O tak. Pięknie, elegancko i cacy. Bym powiedział gładko. I co się zmieniło? Bo musiało się wiele zmienić. No. Zmieniły się spacery, zmieniło się samopoczucie. Uciekła zgaga, uciekły bóle pleców, uciekły bóle krzyża, kolana mniej bolą. Człowiek idzie, gada 2 minuty do telefonu i nie ma zadyszki. Gdzie na filmikach sprzed roku, sprzed 2 lat, można by powiedzieć, hopie, sapiesz jak stary parowóz. A wystarczy zobaczyć, jak my w Kościelisku ganiali po tych naszych górkach. Jaka tam była zadyszka. A tu człowiek spokojnie i spokojnym krokiem. Jeżeli mogę ci powiedzieć, czy żałuję, czy nie żałuję tej decyzji, to muszę ci powiedzieć, że to była jedna z najlepszych decyzji, jaką podjąłem na przestrzeni ostatnich parunastu lat. Dlatego, że dzięki temu, że zawziąłem się i postanowiłem włączyć sobie detoks 90-dniowy, moje życie bardzo się zmieniło. A przede wszystkim dlatego, że człowiek stał się silniejszy psychicznie. Siła woli kształtuje mój charakter. Coraz bardziej zaczynamy rozumieć i coraz bardziej rozumie ludzi, którzy z dnia na dzień od tak postanowili coś zmienić w swoim życiu. Nie jest to proste. Dziś to rozumiem, dziś to dostrzegam i dziś to odczuwam osobiście. I ty też możesz to odczuć. I też możesz to dostrzec. Zobacz, czy nie warto. Dla dzieci, dla rodziny, dla samego zdrowia, dla samego siebie. Zmienić swoje nawyki żywieniowe. Raz na rok, na 90 dni zrobić sobie detoks. Wyczyścić się z alkoholi, wyczyścić się z tłustego jedzenia, wyczyścić się z napoi słodzonych, gazowanych, z podjadaniem i zajadaniem nocą. Dzień dobry, kochana córeczko. Hafsasa, moja youtuberka malutka rośnie, no. No dobra, no i do rzeczy. Zawał, miażdżyca, udar. To tylko niektóre rzeczy, które mogą się przytrafić każdej osobie, która walczy z nadwagą. A jeżeli ktoś mi powie, że nie da się, to powiem mu, da się. Zobacz na mnie. Dołącz do mnie, dawaj, bierz się za siebie, niech ci się darzy, dobry człowieku. Mam nadzieję, że ten przekaz trafi do ciebie i zrozumiesz, że nie ten słodki batonik rządzi tobą, tylko to ty rządzisz tym słodkim batonikiem. Mam nadzieję, że to dotrze do ciebie i w końcu to zrozumiesz. Trzymaj się. Genialnie proste śniadanie. Tuńczyk. W sosie własnym, 3 jajka, pomidorek. I robimy tak. Odlewamy. Wodę, którą tutaj mamy, wypijamy. Uwielbiam ją. Jeszcze jest, co to wypisuje. Wrzucamy tuńczyka. Nie, puszkę.
łyżkę. Pomidory suszone z bazylią i z czosnkiem przesypujemy. Oregano przesypujemy. Papryka słodka przesypujemy. Pieprz. Najbardziej doprawiony tuńczyk. Pieprz. Świeżo mielony. Sól. Zasolimy. Widelec. Gnieciemy. Tego jeszcze się nie spodziewali, co? Ale to samo jeszcze danie od dłuższego czasu. Kilka odsłon jest takiego dania z jajek i to jest bardzo fajne danie. Dobrze to ugniemy. Szarpmy tego tuńczyka jeszcze bardziej. Mamy to. Okay. Jajko. Cyk i do środka. Jajko. Cyk i do środka. Jajko. Cyk i do środka. Mieszamy. Jajka wcale nie muszą być nudne. Znaczy, ja kobietą nie jestem, ale podejrzewam, że w ogóle nie są. Ale takim jajeczkiem z tuńczykiem naprawdę idzie świetnie pojesz. Do tego ciemne pieczywko, na przykład na siemniu lnianym, albo na przykład na jakichś innych tam gadżetach. Dobra, deseczka do krojenia pomidorek i zakrajamy pomidora. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zabieramy się do patelni i na patelnię układamy pomidorki. Oby ten sposób. Super, super smaczek. Super smaczek, naprawdę super smaczek. Tutaj sobie jeszcze dociśniemy tego pomidora. Nie żałujemy go. Skroimy go sobie w ten sposób. I wrzucimy go sobie tutaj. Niech on sobie tutaj jest, tak? Mamy to. Wylewamy naszego tuńczyka. W ten sposób. Rozkładamy go po całości patelni. No i co? Jajka nie muszą być nudne, nie? Idzie zjeść w kilku odsłonach. Powiem wam, że wymyśliliśmy kilka innych jeszcze dań. Bardzo fajnie podchodzi nam jeszcze jajeczko z bananem, czyli dwa surowe jajka, dwa banany i to wszystko tak naprawdę. Mieszamy i robimy na patelni takie malutkie placuszki, a tutaj taki jakby omlet. A teraz na patelnię. Hopsa, so! Znaczy na gaz. Genialnie prosty sposób na śniadanko. Kurczak ci został. Zabierz kurczaka, oskubaj go. Suszone pomidory, czosnek, bazylia, sól, pieprz, papryka słodka, oregano i trzy jajka do środka. Raz, dwa. I trzy. Wszystko mieszamy.
Tak jest, mieszamy, a ja idę w tym czasie przewrócić omlet na drugą stronę. Okej? Fantastyczne dania z kurczaka, jak sami widzicie, chwila zabawy i już gotowe. Tutaj mamy kurczaka, jajeczko, bazylię i pomidorka. Tutaj mamy tuńczyka, pomidorka, bazylię. No i tak to wygląda. Co wcale nudne być nie musi, prawda? To śniadanie dietetyczne, bym powiedział. Jak to wygląda w środku? Sprawdzamy. Pokażmy, czy jest tutaj ten kurczak, czy go nie ma. Jest kurczaczek. Jest kurczaczek. Daj suba, pokaż znajomym, jakie to cuda można robić. Hopsasa. Hopsasa. Niech ci się darzy. Radości.